7 października w Żółkwie koło Lwowa odbyły się końcowe uroczystości z okazji obchodów roku jubileuszowego 400-lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Niebios oraz świętego Wawrzyńca Diakona i świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczystej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. W koncelebrze z biskupami z eparchii Sokarsko-Żółkiewskiej Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej, biskupem Michałem Kołtunem i biskupem pomocniczym Piotrem Ołozą, a także licznym duchowieństwem obu obrządków. W swojej homilii metropolita lwowski przypomniał obecnym, że ta świątynia przeżyła nie tylko czasy swojej świetności, ale także i dramatyczne czasy. Przetrwała próby jej zniszczenia, ale też przetrwała i pozostaje domem Bożym, miejscem jego uwielbienia i żywej obecności w Najświętszym Sakramencie. Mszę świętą poprzedziło poświęcenie pomnika świętego Jana Pawła II, który został zainstalowany przed murami kolegiaty świętego Wawrzyńca ze środków prywatnych darczyńców z Polski. W tym ważnym dla Żółkwi wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej we Lwowie, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej i Instytutu Polonika, którzy wnieśli znaczący wkład w odbudowę świątyni i przywrócenie jej pierwotnego wyglądu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kazanie stąd. Sława Jezusu Chrystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Дякую за запрошення на таке величаве торжество пам'яті 400-ліття костьола. Господь з вами. Освяти ці дари росою Твого Духа. Як на